Moja droga, święta oraz umiłowana przyjaciółko, łagodność. Łagodność, czyli cnota, tak często wypierana w waszym świecie, ale którą naturalnie posiadają w sobie, na przykład dzieci. Jak łagodność będzie się przejawiać? W prosty sposób. Nie rzucasz na daną sytuację czegoś, czego w niej nie ma. Czyli na przykład ktoś nadepnie ci na odcisk, może krzykniesz, ale nie będzie w tobie podnosić się stare morze rzeczy i przeszłych krzyw, które świat, czy Bóg, czy inni ludzie wytworzyli tobie. Bo to już nie jest ta chwila. To jest po prostu morze starych emocji. Żeby łagodność mogła istnieć, wpierw konieczne jest zmierzenie się z tymi starymi emocjami właśnie. I teraz stare emocje, zalew ich. Takie morze bezkresne, które od czasu do czasu wynurza się, ilekroć konkretna sytuacja, konkretna osoba zrobi taką rzecz, która spowoduje, że ty czujesz się sprowokowany lub sprowokowana, aby dać upust tym emocjom, aby znowu je poczuć, aby to morze się podniosło. Tamta osoba, która cię prowokuje, to jest tak jak w tej analogii z dzieckiem. Po prostu staje tobie na odcisk i ty możesz w naturalny sposób po prostu krzyknąć czy wrzasnąć. Ale jeżeli ona staje ci na odcisk, ty krzyczysz lub wrzeszczysz, a za tym później za chwilę jeszcze leci to morze starych twoich emocji na tę osobę, no to wtedy w niej pod wpływem krzyku nic się nie stanie, ale ten twój zalew emocji spowoduje, że ona zacznie wylewać z siebie, na ciebie swoje stare emocje. I w ten sposób każdy z was jest w swoim świecie i żyje i bawi się z własnymi starymi emocjami. I niby ze sobą rozmawiacie, a w ogóle ze sobą nie rozmawiacie. Każdy z was rozmawia ze swoimi starymi emocjami. I ta rozmowa jest pusta. Chociaż jej wartością może być to, że każda z tych stron ma możliwość zobaczenia, że taki schemat właśnie się dzieje. Co można zrobić w momencie, kiedy ktoś nastąpił ci na odcisk i coś zaczyna z ciebie chcieć wypływać? Właśnie to stare morze, ten zalew emocji. Coś innego niż ten zwykły, prosty krzyk czy wrzask. Tutaj wkraczamy w pole praktyki. Nie jest to pole teorii, nie jest to pole pięknych frazesów, tylko to jest pole praktyki, w którym ty wykorzystujesz dosłownie każdą chwilę swojego życia do tego, aby bardzo, bardzo, bardzo bacznie przyglądywać się, czy ja przypadkiem w danej chwili reaguję naturalnie, jak dziecko, na to, co się dzieje wokół mnie, czy też może reaguję starymi emocjami. Jeżeli reaguję starymi emocjami, to albo złapiesz się na tym, że reagujesz starą emocją w momencie, na przykład, kiedy ona chce się podnieść, albo nie złapiesz się na tym w porę i możesz zorientować się w trakcie twojego wybuchu emocjonalnego albo po tym, jak on minie. Wtedy potrzebna jest właśnie ta łagodność. Czyli patrzysz z łagodnością wpierw na siebie. Na przykład, o, widzę stare emocje, które chcę wyjść. Nie atakuję ich jako złe. Nie mówię tym emocjom, ej, wy, odejdźcie stąd, ja was nie chcę,
tylko przyjmujesz te emocje, patrzysz na nie, jednocześnie wiedząc, że ty nie jesteś nimi. Czy innymi słowy, widzisz swoich starych, dobrych przyjaciół, emocje, które przychodzą do ciebie z różnymi grymasami na twarzy i to, że są te emocje i są te grymasy na twarzy, że te emocje mają jakieś maski, które coś reprezentują, to nie znaczy to, że ty w tej chwili masz się smucić. Może po prostu masz stawić im czoło, popatrzeć, pobyć z nimi i one łagodnie będą coś mówić, będą coś pokazywać, a ty będziesz tylko przyglądać się i czuć może, jak coś przez ciebie przepływa, ale poczujesz, jak to się zaczyna rozpuszczać. To jest jeden z możliwych wariantów. Inna możliwość. Te emocje już w ciebie weszły. Już są tobą i już poprzez ciebie działają. Wtedy tylko patrz w swoim wnętrzu. Tylko patrz. Bo najprawdopodobniej nie jesteś już w stanie zatrzymać swojego zachowania, swojego krzyku czy swojego smutku i staraj się tylko wyłuskać ten element siebie, który nie jest emocją. Staraj się znaleźć tą oazę na środku pustyni, to oko cyklonu, miejsce, gdzie emocji nie ma i z tego miejsca spoglądaj na to, co się dzieje. Spoglądaj na czyny swojego ciała, na czyny innych ciał, spoglądaj na emocje, spoglądaj na myśli i patrz. Patrz, nie krytykuj, nie neguj i nie próbuj zatrzymać. Nie próbuj zatrzymać, bo jeżeli będziesz próbować na siłę odpychać swoje emocje, kontrolować, walczyć, to one będą z coraz większą siłą chciały powrócić. Tak więc nie walczymy z nimi, patrzymy. I kolejny możliwy obrót sytuacji, w którym ty po czasie przypomnisz sobie, o, ja robię coś takiego i takiego. I to wynika z tej starej emocji, którą czuję. Co by zrobić teraz dalej? To wtedy zagłębisz się w czucie tej emocji. To znaczy dasz jej przestrzeń. Dasz jej przestrzeń. I po prostu będziesz ją czuć. I jak poczujesz, że ta emocja puszcza, odchodzi, staje się coraz bardziej ulotna, wtedy dopiero powrócisz do działania. Czy innymi słowy, zawsze istotne jest to, aby odczuwać emocje, nie walczyć z nią, ale również to, aby nie pozwolić emocji całkowicie przejąć nad tobą władzę. Chyba, że już to zrobiła, to wtedy tylko patrz i obserwuj, ponieważ samo obserwowanie spowoduje, że ty odnajdujesz siebie poza emocją. Odnajdujesz siebie, czyli swoją najgłębszą chrystusową jaźń w polu, które nie jest emocjami. To jest trochę tak, jakbyś była całym pokojem, a od czasu do czasu skupiała się na jakimś tam kłębku kurzu, który jest w jednym z rogów tego pokoju. Jeżeli bardzo się skupisz na tym kłębkiem kurzu, będziesz bardzo skupiać na niego uwagę, to nagle zapomnisz o pokoju, zapomnisz o innych pięknych miejscach w tobie, w twoim wnętrzu i stwierdzisz, no trzeba z tym kłębkiem kurzu coś zrobić. A na przykład pożyczyłaś odkurzacz sąsiadowi, albo nie masz zmiotki, albo ten kurz jest jakiś, albo nie możesz w tym momencie stać, albo coś cię od niego odgradza, że nie możesz z tym nic zrobić, a bardzo, bardzo cię to wzbudza, czyli podnosi w tobie emocje. Wtedy najlepiej jest zdystansować się do tego wszystkiego wewnętrznie, przypomnieć sobie, że jestem wszystkim, jestem całym pokojem, patrzę sobie na tą kłębkę brudu i ta zasłona może nagle odpadnie, nagle odzyskam moje możliwości posprzątania tego i wówczas przyjdę i zrobię z tym porządek. Ale to nie jest aż tak pilne, jak mówią ludzkie myśli, które pod wpływem emocji stają się destruktywne, stają się niemiłe, stają się nieprzyjemne. I ta nieprzyjemność myśli i emocji, ona odkłada się w ciele, odkłada się w ciałach i w długim okresie może powodować choroby. I tak samo uwolnienie z tych emocji,
puszczanie starych wzorców spowoduje, że wasze ciała odzyskają, na ile jest im pisane, witalność, siłę, ale często również zdrowie. Ponieważ zbyt dużo trucizny, jaką są te stare, nierozpuszczone emocje, trzymacie w sobie całkowicie niepotrzebnie. Kochamy was.